Dzień dobry, spotykamy się na forum ekonomicznym w Karpaczu z panem Jarosławem Kotem, wiceprezesem firmy Impel. Zacznę może od początku. Od czego to się zaczęło? Te 30, chyba 6 lat temu, czy 5? To co było? Najpierw była ochrona, najpierw była ta szczotka przysłowiowa, MOP. 35 lat temu nasi właściciele Grzegorz Dzik i Józef Biegaj zaczynali od usług porządkowo-czystościowych. To było jeszcze w ich czasach studenckich, gdzie tak naprawdę zaczynali myć okna w akademikach. Stąd narodził się pomysł na rozszerzenie tej usługi. Potem tak naprawdę pod koniec lat 90. mieliśmy sytuację, gdzie można było zakładać firmy ochrony, bo pojawiły się pierwsze koncesje. Więc narodził się również pomysł, żeby pójść w kierunku branży bezpieczeństwa. W tamtych czasach, nie wiem, może niektórzy rozmówcy będą pamiętać i słuchacze, likwidowano wewnętrzne służby ochrony, straże przemysłowe i tak dalej. To był ten moment, w którym tak naprawdę udało nam się zaistnieć. Potem tak naprawdę te usługi outsourcingowe poszły trochę dalej. Trzymajmy się na jeden moment, dlatego że my obaj pewnie pamiętamy, zawodowo się interesujemy, że powstawało wtedy bardzo dużo, w cudzysłowie powiem, firm ochroniarskich. Przetrwało bardzo niewielu. Jaki był element tego sukcesu, że wy jednak przetrwaliście? Bo tych firm było jak grzyby po deszczu. Ochroniarzy było w pewnym momencie więcej niż policjantów, firm było więcej niż jednostek, zostało kilka dobrych brandów. Dlaczego potrafiliście to zrobić? Jest kilka czynników. Jeden z głównych to jest to, że była chęć ekspansji, bo my tak naprawdę zaczynaliśmy na Dolnym Śląsku. Właściciele stwierdzili, że jednak chcą wyjść poza Dolny Śląsk i świadczyć tą usługę na terenie całego kraju. Kolejny aspekt, który był istotny, to specjalizacja. Ja tylko wspomnę, że dzisiaj tak naprawdę mamy ponad 5 tysięcy osób, które świadczą usługę na obiektach infrastruktury krytycznej. To są pracownicy, którzy realizują usługę z bronią, muszą mieć odpowiednie uprawnienia, certyfikaty, dostęp do informacji niejawnych. Specjalizacja i to, co wspomniałem wcześniej na samym początku, czyli nastawienie na rozwój tych pracowników, żeby oni byli u nas jak najdłużej, żeby od nas nie odchodzili. Więc to spowodowało, że udało nam się też te perturbacje związane z niepewnym otoczeniem, czasami prawnym, czasami makroekonomicznym, które miało miejsce w Polsce, przetrwać. I teraz tak, zbudowaliśmy takie jakby podstawy, znaczy państwo, ja mam przyjemność z panem rozmawiać, czyli te usługi sprzątające, porządkowe, potem jakby ochroniarskie. W jaką stronę poszliście i dlaczego był impuls, żeby pójść w tą, a nie inną? Czy to był impuls od klienta, czy się usiedliście sobie, burza mózgów, radament? To znaczy, patrząc na to, że na początku dostarczaliśmy usługi proste, to w pewnym momencie klienci, u których świadczyliśmy usługi porządkowo-czystościowe, zaczęli nam zadawać pytanie, czy moglibyśmy robić coś, co jest związane w ogóle z zarządzaniem budynkiem, tymi usługami FM-owymi. Też trudny rynek dodaję. Też trudny rynek. I więc stwierdziliśmy, czemu tego portfolio usług nie poszerzyć. I to poszło. W przypadku prostych usług bezpieczeństwa, o których pan redaktor przed chwilą wspomniał, czyli ochroną fizyczną, potem pojawiły się zabezpieczenia techniczne. Tak? Dzisiaj mamy wszechobecne systemy telewizji przemysłowej i kamer. Czyli też ten aspekt technologiczny pozwala nam na dalszy rozwój, wszelkiego rodzaju innowacyjność. My nawet poszliśmy kierunek dalej, że mamy u siebie software house i piszemy aplikacje na potrzeby nasze wewnętrzne i narzędzi informatycznych, które dajemy naszym pracownikom. Wspomnę tylko, że dzisiaj mamy objęte naszym narzędziem informatycznym ponad 5 tysięcy pracowników, którzy codziennie potwierdzają nam setki tysięcy zadań, które wykonują. Dlaczego tak? A dlatego tak, że no, koszty pracy poszły do góry i nasi klienci też oczekują potwierdzenia, czy to, za co nam płacą, zostało faktycznie wykonane. Oczywiście wchodząc w ten świat FM-owy, poszliśmy jeszcze troszeczkę dalej, bo pojawiły się usługi specjalistyczne. My świadczymy również usługi związane z żywieniem. Żywimy pacjentów, mamy spółkę, która zajmuje się organizacją eventów od samej kreacji, poprzez bukowanie artystów, poprzez zapewnienie odpowiedniego miejsca. Ale co, marchewkę też ugotujecie na ten event? Tak. Zrobimy wszystko. Jeśli pan powie, że chce mieć fajnego artystę, tego ściągniemy. Powie pan, że chce mieć taką lokalizację, to ją załatwimy. Plus wykreujemy całą część rozrywkową. Zachęcam do obejrzenia naszej strony. Spółka się nazywa Morten Good, więc sama nazwa mówi, że robimy to dużo lepiej. I tam jest pokazane nasze całe portfolio, czym się zajmujemy. Okej, okay, no to już boję się pytać dalej, ale słyszałem, że też czyszczą państwo na przykład lodówki, lady chłodnicze i takie rzeczy, których sklep, tak. Mnóstwo jest sklepów. Tak, mamy szeroko rozwinięty produkt tak zwanego technicznego utrzymania nieruchomości, czyli zajmujemy się serwisem klimatyzacji, przeglądami urządzeń chłodniczych, naprawą tych elementów. Zajmujemy się też dla klientów sieciowych z segmentu spożywczego fit-outami. Modernizujemy, mamy serwisy złotych rączek. Mamy też usługi wysokospecjalistyczne skierowane do przemysłu paliwowego,
tego związane z dekontaminacją i czyszczeniem zbiorników paliwowych. Także ten aspekt i spektrum rzeczy, którymi my się zajmujemy, jest naprawdę szeroki. Jesteście dużą firmą. Proszę powiedzieć, kto waszym klientem może zostać? Czy jest jakaś wartość obrotu czy usługi, którą klient może kupić? Dzisiaj jesteśmy otwarci na każdego klienta. Nie kategoryzujemy klienta, że ten, który przyjdzie z usługą za milion, jest dużo lepszy niż ten, który przychodzi z usługą za 100 zł. Z tego względu, że klienci mają różne potrzeby, jesteśmy też przygotowani na obsługę tych małych klientów, jak i tych wielkich klientów korporacyjnych, czy też klientów międzynarodowych, którzy tak naprawdę narzucają też często nam standardy świadczenia usługi. I tutaj też jest taka ciekawostka, bo to też warto zaznaczyć, że bardzo często klienci sami wyceniają tę usługę, sami mają koncepcję. Ale z propozycją przychodzą? Mówią, tak byśmy to chcieli mieć zrobione, tak? Co nie zawsze okazuje się, że jest najlepsze kosztowo i też jakościowo, więc tutaj też chcemy wejść w rolę takiego doradcy, który chce proponować klientom trochę inne poukładanie tej usługi, żeby to było optymalne kosztowo, ale też i odpowiednie jakościowo. Ja jeśli mogę jeszcze zapytać, bo mamy taką sytuację, że po raz pierwszy wśród klientów, jako pracodawca, to pan wie, że wśród pracowników mamy 4 pokolenia na rynku, to się nie zdarzyło wcześniej, dziadkowie, pradziadkowie, wnuki i tak dalej. Ja też obserwuję ze swojej pracy, że oni oczekują czego innego. Proszę powiedzieć, czy planujecie na przykład takie podzielenie usług albo produktów na takie economic, basic, jakieś premium, bo te pokolenia różnych rzeczy chcą. To dotknął pan akurat tematu, który ja się fascynuję. To jest tak naprawdę, dzisiaj patrzę na kreację. Mamy dużo pamięci, możemy rozmawiać. Dużo uwagę przykładam tak naprawdę do trendów, które mają miejsce na rynku. Tak? Czy to w obszarze związanym ze społeczeństwem, czy to w obszarze związanym z ekologią, czy też w obszarze związanym z ochroną zdrowia. I to, co pan powiedział, jest naprawdę trafnym, bo teraz mamy tak naprawdę połączenie 4 pokoleń, które są na styku. I musimy te produkty troszeczkę inaczej dopasować do tego pokolenia starszego, inaczej dopasować do tego pokolenia młodszego. Dlatego już wspominałem o tej spółce eventowej. Ona właśnie jest głównie skierowana do tego pokolenia, które teraz wchodzi w kontekście organizowania nawet dla nich festiwali. Bo jeśli zaczniemy sobie wymieniać artystów, których oni dzisiaj słuchają, to pewnie nasze pokolenie niewiele będzie kojarzyło. Ja zupełnie, od razu się przyznaję. Więc to, jakby powiedzieć, jest ciekawe. I dzisiaj mamy tak naprawdę 2 ścieżki. Jedna, która skupia się na obsłudze dotychczasowych klientów, tych pokoleń starszych, ale również dzisiaj koncentrujemy się na tej grupie klienckiej pokolenia Z, no bo oni za chwilę będą moimi klientami. Oczywiście, pracodawcami potencjalnie, nie? Dokładnie tak. Będą usługi płacić. To mam jeszcze takie pytanie, bo nie utkniemy od technologii. Czy też wdrażacie technologię w tych różnych obszarach? Ja widziałem już obiekt strzeżony, ja przepraszam, jako laik powiem, elektronicznie, gdzie siedział bardzo miły pan z jakimś dla mnie smartfonem i wiedział, co się dzieje. Tak, no od tego nie uciekniemy. Dzisiaj tak naprawdę rozwój technologiczny w obszarze systemów bezpieczeństwa jest szeroki. Tak naprawdę jesteśmy w stanie wykorzystać tak szerokie obszary analityki, gdzie na przykład tutaj na tym korytarzu, jeśli ustawilibyśmy w odpowiedni sposób kamery, one byłyby w stanie wykryć, czy ktoś zasłabł, czy też nie zasłabł, tak? Czy ktoś klęczy. Jesteśmy w stanie w ten sposób zaoszczędzić pracę ludzką i czas tych ludzi na to, żeby to system za nich wykonywał część pracy. Już wspominałem panu o tych narzędziach informatycznych, które wdrożyliśmy, które też mają nam zabezpieczyć, czy na przykład pracownik, który jest w obchodzie, który tu ma 45 minut, na przykład nie zasłabł. Ja też bym chciał wiedzieć, że z moim pracownikiem jest wszystko ok, albo żeby mógł w szybki sposób wezwać pomoc w momencie, kiedy jest sytuacja krytyczna. Więc od rozwoju i tych nowinek technologicznych na pewno nie uciekniemy, a my chcemy je jeszcze dalej wdrażać niż to ma miejsce dzisiaj. To niech pan troszkę ponarzeka na coś, co wam przeszkadza w prowadzeniu biznesu, albo co by pomogło? To znaczy, co nam przeszkadza? Przeszkadza chyba to, co wszystkim przedsiębiorcom, tak? Czyli tak naprawdę nie do końca jasne otoczenie prawne, bo mamy dzisiaj tak naprawdę wrzesień, za parę dni powinniśmy wiedzieć, jaka będzie płaca minimalna. Mówi się też o wprowadzeniu umów cywilnoprawnych, tak, mamy teraz nowy system KSeF, który wchodzi. Nie do końca wiemy, w którym miejscu, jakby powiedzieć, te przepisy i zmiany prawne pójdą. Mamy wszystko, co jest związane z elektromobilnością, mamy wprowadzany system kaucyjny, tak, to też wpływa na moich klientów, ale też i na obsługę ich. I tutaj... A z pracownikami nie macie problemu, bo jednak jest duży kłopot w Polsce, żeby dobrych ludzi znaleźć. To prawda, jest duży problem i powiedzmy sobie szczerze, będzie jeszcze większy. Więc tutaj tak naprawdę te zmiany technologiczne, wprowadzanie automatów, wykorzystywanie technologii pozwoli nam i tak naprawdę naszym klientom tak naprawdę dalej te usługi mieć zabezpieczone przy mniejszej ilości pracowników. Pan prezes o tym nie mówi, to ja powiem. Chciałem powiedzieć, że to jest w ogóle spółka, firma z polskim kapitałem, tak? Tak. Nie ma żadnych udziałowców, po prostu to chłopaki z Polski to robią. Tak, no tak jak wspomniałem, spółkę założyło dwóch przyjaciół, Józef Biegaj i Grzegorz Dzik. To są
Polacy. Kapitał jest w 100% polski, 35 lat na rynku, w przyszłym roku będziemy obchodzili nasz jubileusz. To świadczy, że tak naprawdę potrafimy to robić, robimy to dobrze i jesteśmy w stanie dobrze wybadać potrzeby klienta. Rozumiem, że planujecie następne 35 lat. Chcielibyśmy dłużej. A czego Wam życzyć? Czego nam życzyć? Chyba tak naprawdę elastyczności, przewidywania potrzeb naszych klientów, bo nasze hasło brzmi od potrzeb do usług, żebyśmy byli w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby. Teraz proszę nam zdradzić największą tajemnicę firmy. Kto pilnuje budynków Impela i kto je sprząta? My. Bardzo dziękuję. Gościem Salonu 24 był prezes Jarosław Kot, Impel Polska. Miło mi było. Dziękujemy ślicznie.